Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jest Renegat i ja witam was w moim już kolejnym odcineczku z serii pod tytułem Zagrajmy w Kulturę z 2 Bramy Asgardu. Po drobnej przerwie, ponieważ ostatnio oczywiście puściliśmy sobie seans 5 odcinków Kulturesa Ahrimana z rzędu. W ogóle ostatnimi czasy jakoś mam bardzo dużą zajawkę na tego Ahrimana. Ale teraz sobie... Czekajcie, bo sobie ściszę, bo tutaj mi troszeczkę wyje. O, tak. Jeszcze sobie ściszę. Muzyka jest piękna, ale... chciałbym ją podgłośnić, ale jak ja ją sobie podgłośnę nie wiadomo jak, no to wtedy nie będę w ogóle wiedział, o co chodzi i co ja mam w ogóle robić. Nie będę wiedział, nie będę słyszał własnych myśli. Sprzedaj Jafarowi 5 długich pieczy. No dobra, gdzie my jesteśmy? A, no tak, my czekamy teraz tutaj w tej oazie z ostatniego odcinka na naszych kochanych wojaków. Aha, i myśmy chcieli wziąć trochę... wyposażenia z tych skrzyń, pamiętam. Dobra, co my tutaj mamy? Napoje odżywcze? Dobra, weźcie je sobie. Weźcie je sobie, póki nam jeszcze nie zajumali. Ale widzę, oni nam chyba tego nie zajumają, ponieważ zbytnio się do tego nie zbierają. A co, czemu oni śpią? Senni się zrobili, dobra, niech się prześpią. W sumie nawet nie wiem, czy ja im nie kazałem przez przypadek się przespać, ale weźcie te napoje, no. Jeszcze ten, jeszcze tyle. Jeszcze są coś? Jeszcze jakieś są? Nie, weź, tylko ten na uleciu jeszcze tylko został, widzę. No dobra, tutaj nic konkretnego nie będzie, ale... ja bym oczywiście te napoje im... wiecie co zrobił, ja bym ich sobie wysłał po prostu do... do wioski. Wiecie co, ja zrobię coś takiego, ja... raz... dwa... i... trzy, ja sobie zrobię szybki zapisik. I naprawdę ja ich puszczę, niech oni sobie sami do tej wioski podejdą, bo mi się nie chce ich pilnować, uwierzcie. To są waleczni żołnierze, straż wargów, i oni sobie nie poradzą w dojściu z jednego końca mapy na drugi. Tutaj mamy drogowskazy, więc myślę, że tutaj gdzieś jeszcze nas doprowadzą te drogowskazy. My sobie tutaj poeksplorujemy troszeczkę w tym odcineczku. O, masakra. Ale naprawdę tak mnie na tego Ahrimana wziął, że naprawdę mógłbym nagrać tylko Ahrimana i... Ahrimana i przy tej muzyce, jeżeli jeszcze ta muzyka byłaby przy Ahrimanie, to jest lew. Czy my chcemy z nimi walczyć? Są dwa, widzę, ale w sumie możemy, dobra, zabijmy. A nie, widzę całe stado jest, bo tutaj są dwa, które się odłączyły. Czy oni sobie poradzą, czy nie? No teraz tu jest pytanie. Dobra, zabijemy je troszeczkę. Nie poszło jakoś trudno, jak widzicie, trzej bohaterowie sobie w miarę spokojnie dadzą radę. Mimo tego, że te lwy są bardzo wytrzymałe, to dla zwykłego wikinga one by były dość dużą już przeszkodą. Damy sobie na dwójeczkę, bo tutaj nie ma co się spieszyć. Tutaj mamy taki kamienny teren, taki dość przypominający kamieniołomy, a właściwie to są w sumie kamieniołomy. Obejrzymy sobie tutaj, co tutaj w ogóle mamy. Zobaczymy, dokąd mnie prowadzi mapa. Oho, ho, widzę, że ta mapa jest bardzo duża. O, patrzcie. O, coś nowego. Zobaczyliśmy przed sobą małą, nienaruszoną przez świat zewnętrzny oazę. Było tu spokojnie, mieszkańcy zaś mimo iż niezwykle przyjacielscy i skorzy do pomocy nie posiadali żadnych informacji dotyczących naszej misji. Tutaj jest druga oaza. Oni doszli tutaj już do tego domu, czy nie? Widzę, że ich jeszcze nie ma. Gdzie oni w ogóle poszli? Nie ma, gdzie oni? Czekajcie, gdzie oni poszli? O Chryste, panie, patrzcie, oni jeszcze nawet nie doszli tutaj do tego. Czemu im energia nie spada? Nie ma, spada. Panowie drodzy, weźcie z łaski swoje, zjedzcie zanim mi tu zdechniecie. Dobra, ja muszę im kazać zjeść, bo oni są, jak widzicie. Czyż nie dawałem im rozkazu, żeby zabrać regeneracji? Dopuśćcie, no tak, no dopuszczam regenerację, no przecież. Jedzcie. Jedzcie, drodzy koledzy. Bo martwi mi się tutaj nie przydacie. A, bo oni już mikstury zużyli, no właśnie. No dobra, teraz lećcie tutaj, widzicie jak ich trzeba pilnować. Czyli ja widzę, że w tych oazach tak naprawdę nic konkretnego nie ma. Dobra, ja sobie to otworzę, bo... są kolejne mikstury. No dobra, nie wiem, czy ja będę tak naprawdę łaził z jednego krańca mapy na drugi, żeby jakieś parę mikstur wziąć. Nie wiadomo, czy mi się w ogóle one przydadzą w tej misji. Myślę, że tyle, co tutaj będzie, to wystarczy. Dobra. Ale, bo tutaj są drogowskazy, widzicie? To jest chyba wioska numer...
jeden i tu prowadzi tam, czyli my... Jak są tutaj dwie wioski z tego samego plemienia, bo są Beduini, tak? Czy... Tak, Beduini. My też jesteśmy obładowani jak Beduini, nasi wikingowie. Czyli tutaj jest kolejny drogowskaz, czyli pewnie jeszcze tam dalej będą kolejne oazy. W sumie fajnie by było mieszkać tak na takiej pustyni, ogółem pustynia. Szczerze mógłbym mieszkać na pustyni, naprawdę lubię jak jest bardzo ciepło, bardzo gorąco. Jestem wręcz stworzony do życia w cieple. O, tutaj słyszycie? Pluskanie wody, takie... To jest w ogóle woda, czemu tu pluska? O, dziadek, patrzcie! Na środku pustkowia nagle drogę zastąpił nam starzec opierający się o zakrzywioną laskę. Zaatakowali mnie rozbójnicy po drugiej stronie tych gór. Ze mnie starca nic im by nie przyszło, więc mnie puścili, ale pochwycili również Alego. Biedak, cóż za straszny los go czeka. Niech Allah go wspiera. Tutaj nie ma Allaha, tutaj nie ma Jezusa. Tutaj jest bezprawie i bez... I bezbogowie, tak, chciałem to powiedzieć. To jest to nowy cel misji? Nie. Po drugiej stronie tych gór? Tutaj? To my musimy tu iść oczywiście to sprawdzić. Ja sobie ich tu zostawię, bo... Odłóżcie to. Aha, bo ja muszę im kazać oczywiście pojedynczym. Odłóż. Odłóż. O, widzę, ten nawet nie zużył jednej mikstury, więc jest dobrze. 3 i 4. Dobra. W sumie możesz odłożyć ten amulet. Jak będą potrzebni, to będą potrzebni. Boże, jak będą potrzebne, to będą potrzebne. Boże, boże, boże. Mój brzydziutki język, ale muzyczka jest prześliczna. Dlatego właśnie już powtórzę kolejny raz i pewnie powtórzę jeszcze kolejne miliony razy, że kocham tą grę. Ze względu na muzykę, grafikę i... fabułę. Jeszcze trzeci był. Czy tutaj wszystko? Dobra. Ja sobie, wiecie co, ja sobie za każdym razem zrobię zapis, jeżeli oni będą tutaj przynosić te dary, bo ja naprawdę nie chcę ich stracić. Może jak to zabrzmiało, dary. Co to jest dary? To nie jest jakieś BHP, to nie jest... znaczy BHP, Boże. Dary losu. Dobra, czyli oni muszą teraz przyjść tutaj. Przy okazji nie wiem, jak pójdą tędy, może coś odkryją. Energii im chyba starczy, no mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, teraz przejdźmy sobie tutaj dalej za tymi... O, widzę, mamy fioletowy znacznik, czyli tutaj już pewnie będzie wróg, bo wątpię, żeby ci rozbójnicy byli nastawieni do nas przyjaźnie, skoro do starca byli wrogo nastawieni i porwali jakiegoś gościa, Alego jakiegoś, nie wiem, co to w ogóle ma być. O, widzę, mamy mury, oj, będzie ciężko. Rozbójnicy, neutralne, czekajcie. Czekajcie, natrafiamy tutaj na dość solidną, może nie fortecę, co po prostu wioskę, no podejdźmy sobie bliżej, ale myślę, że może się to źle skończyć. Rejham. Oni nie są... Czekajcie, bo mi się tutaj... Zadania. Moi ludzie mijali właśnie małą dolinkę, gdy dobiegły i głośne wrzaski i dziki rechot. Wygląda na to, że w tej okolicy obozują rozbójnicy. Nagle słyszymy ostry głos, pieniądze lub napitek. Nikt stąd nie odchodzi, znając drogę do naszej kryjówki, ale wiele słyszeliśmy o waszym wikińskim miodzie pitnym. Dzięki niemu uratujecie swoje skóry. Dostarczcie nam miodu pitnego, a pozwolimy wam odejść. Że co niby? To wy nam pozwolicie odejść? No to ja was zaraz chyba rozwalę w pył, drobny mag, nawet palisadę całą zniszczę zaraz. Wiecie, że jestem tyranem i imperatorem, więc to się stanie, uwierzcie mi. Dostarczcie nam miodu pitnego, a pozwolimy wam odejść. Przekaż rozbójnikom 10 dzbanek miodu pitnego, aby wprowadzić ich w przyjazny nastrój. Czyli że co? Czyli, bo oni w ogóle jakie są nastawienia? Neutralne. Alibaba? Co? O! Patrzcie, nie, to jest, no to jest, no tak jak oni mówią, to jest jakiś obóz, tutaj jest, widzicie, jedna główna kwatera, jeden ten, jedne koszary, cztery strażnice na krzyż, więc tak naprawdę tutaj nam się nic nie stanie, no to zmienili? To jest jakiś Alibaba, musimy do niego podejść, zobaczymy co. Co tak naprawdę on tam dla nas szykuje, jeszcze... Czy jeżeli wejdziemy w ogóle tutaj, to oni nas zabiją? Tak tylko sprawdzę, ostentacyjnie, ale podejrzewam, że tak. No nie, no możemy sobie tutaj wejść.
Oni sobie was żartują, to... Oni nam każą płacić za to, żeby pozwolić nam odejść, a następnie atakują. Co to za... Podeszło do nas dwóch groźnie wyglądających strażników. Stać ani kroku dalej, albo pożałujecie. Tak? Czekajcie, spróbuję zrobić coś takiego. Znaleźliśmy Alibabę. Ogromnie wam wdzięczny za ocalenie, nieznajomi. Długo już bym nie wytrzymał wrzasków tych opryszków. Zaprowadźcie mnie do mojego młodszego brata, a nagroda was nie ominie. Zaprowadź Alibabę do jego brata. Wiecie co, ja teraz spróbuję zrobić coś takiego, bo oni teraz pewnie zmienią nastawienie na wrogie. Dlatego ja zamiast się tutaj z nimi bić, spróbuję szybko rozwalić tą palisadę i uciec, gdzie pieprz rośnie. Ale musicie teraz... Co się dzieje? Szybko niszczcie! Szybko, 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 panowie! Uciekajcie, uciekajcie! Kira mi ginie! Patrzcie! Udało się! Ha, ha, ha! Udało! Pierwszy raz w życiu słyszałem taką muzykę, nie? Uciekajmy! Patrzcie! My się z nimi nadbić nie musieliśmy! Uuu, patrzcie! Ej, co ja zrobiłem, nie? Zepsułem system, nie? Oszukałem grę! Ale mi się wydaje, że twórcy na 100% tutaj zrobili to specjalnie. What? Co oni tu atakują? Czemu tu palisada zmieniła się na naszą? Gdzie? Czekajcie, bo musimy pilnować tego gościa, bo oni go zabiją zaraz. Alibaba, musimy go pilnować jak oka w głowie. No patrzcie na to! Ej, chodź, 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 kolego, chodź tutaj. Ale oni nas gonią, patrzcie! Ja muszę uciekać! Ale, ale cuda niewiny się tu podzieli, nie? Porwaliśmy Alibabę, nie? Takiego sprytu, no to chyba... Nikt inny, takim sprytem to chyba nikt inny nie mógłby się wykazać, ale oni nas tu gonią dalej! Patrzcie! I co teraz z tym Alibabą? Wydaj rozbudnikom 10 zbawionych do pitnego, co? A gdzie jest jego brat? Patrzcie, nawet zbudowali tu z powrotem palisadę. Zepsułem system, zepsułem grę, dlatego teraz ich zniszczę, zobaczycie, i się nie będę bawił. Ale jakiego brata? W sensie do tego dziadka, czy co? Masakra, czekajcie. Bo tak średnio ogarniam, o co chodzi. On w ogóle może umrzeć? Nie, nie może umrzeć, czyli on jest tak jakby bohaterem teraz, tylko że on jest cywilem. Czekajcie, gdzie są nasi wojowie? Oni dopiero tu doszli, o matko boska. Weźcie sobie te napoje. Potem się najedzcie. I silny napój odżywczy, dobra. I sobie zjedzcie oczywiście szybko. Ale zepsułem teraz w ogóle system, nie? Tuglife. Tuglife po prostu, masakra. Ale gdzie jest jego brat? Ja nie mam pojęcia, gdzie jest jego brat, ja nie... Ale to... Czyżby kupiec? To był jego brat? Wiecie co? Troszeczkę wątpię w to, ale... Warto, myślę, sprawdzić. Kurde, czułem, że się uda, nie? I się udało. Ale żeśmy go podpierdzielili, nie? Tak, wiecie, szybciorem, nie? Cichaczem. O, tutaj widzę... Aha, bo to myśmy tu walczyli z tymi lwami, dobra. Dobra, wy sobie zjedzcie. Oczywiście ja sobie zapiszę. Raz. Dwa. Trzy. Dobra, wracajcie do domu. Ile my tutaj w ogóle już mamy tych rzeczy wszystkich? Silny napój leczniczy 12, silny napój na kondycję 10, silny napój odżywczy 27 i słaby napój leczniczy 2. No więc już mamy tego dość sporo, drodzy kochani. Jak widzicie, tutaj różne skarby można znaleźć. Dobra, wiecie co, ja wolę tego Alibabę trzymać przy sobie. Ale uwierzcie mi, że jestem na 100% pewny, że to było specjalnie tak zrobione, żeby można było łatwo go podpierdzielić. Kira straciła tak naprawdę tylko połowę życia podczas tej walki. To i tak w sumie mało, więc najprawdopodobniej miałem po prostu szczęście, że mi się to udało za pierwszym razem. Masakra. Ten kulturysta mnie po prostu kocha. Dobra, ale czy... Aha, bo tu już więcej tych wiosek pewnie nie będzie.
Pójdę sobie tędy. Jeszcze do tego dziadka, czy ten dziadek tam nam coś powie? Kurczę, no podpierdzieliśmy Alibabę, nie? No masakra. Powie nam coś? Nie. Nie powie nam nic, no więc... No, pluskanie wody, słyszycie? Czy to jest stąd? No tutaj nie, no tutaj pluska. Czemu tu woda pluska, plunka? Nie mam zielonego pojęcia, patrzcie ile wielbłądów. Wow, no super po prostu mieszkać w takiej oazie. Masakra pod namiotami, w takim kurcze 10 metrów kwadratowych zieleni, gdzie na środku jest ten, źródełko. No po prostu mógłbym tam kurde żyć i umierać, nie? Dobra, no to teraz idziemy do tego, do Jafara. Już głodują? No dobra, nic im się nie stanie. Nic im się nie stanie, to są twarde chłopy. Ale ja nie znam... Jakiego brata? Ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia. Ja im płacić będę jeszcze. Puh! Ja mówię, jestem imperatorem, ja tutaj nie będę niczego płacił, to oni będą płacić mi, zobaczycie, a jeżeli nie... O Jezu, patrzcie, co oni są szybcy, mimo tego, że on jest bohaterem, to... Butów niestety nie posiada, więc jest wolniutki, jak zwykły cywil. Rozbójnicy, ja im dam kurde mi tutaj rozbujować. Nie będzie rozbujowania. Nie będzie łupienia, nie będzie grabienia, nie będzie mordowania. Ani ukrzyżowania, będzie tylko i wyłącznie... I koniec. Dobra, ale na razie pójdźmy sobie tutaj. Gdzie oni są, moi wojowie? Odłóżcie. No dobra, już jedną wykorzystali. Odłóż. Odłóż i odłóż, dobra. Teraz tak, drugi, odłóż. Odłóż i odłóż. Oni się najedli do syta i z jednego końca mapy przechodząc na drugi koniec mapy. Odłóż. Odłóż. No to praktycznie 100% im się straciło. Jak to się nazywa? Energii. Ze 100% spadło do zera, więc 0, 0 i 0. Gdzie ja zostawiłem ich? Oni chyba gdzieś tutaj byli, nie? Nie wiem. Nie, dobra, tutaj są, więc musimy sobie stąd wyjść. Podejdźmy do Jafara, ale wątpię, żeby to był jego brat, no ale... Masakra. Nie, wątpię, żeby to był jego brat. No nic on nie mówi, no to najprawdopodobniej... No dobra, Alibaba jest nasz, to go weźmy sobie tutaj. No ale co dalej tak naprawdę, bo nic tu więcej nie mam, no to jeszcze raz. Zaprowadź Alibabę do jego brata, wydaj rozbójnikom, to rozbójników sobie zniszczymy oczywiście. I sprzedaj Jafarowi 5 długich mieczy. O, widzę, że tu już skończyli, w ogóle ja zapomniałem całkowicie o wiosce już. Bo ci już nie mam co robić, zbierać grzyb. To ty, panie, idź i może zbieraj gdzieś tutaj teraz. O, tutaj jest fajne miejsce. Zbierać drewno. Niech on zbiera gdzieś tutaj. Tak. Jak to w ogóle z żywnością wygląda, bo ja tutaj... Mamy jednego piekarza, drugiego piekarza. O Boże. Ja chciałem właśnie zrobić tych cywili. Mam 13 cywili i ja z nim nic nie robię. No patrzcie, zapomniałem... Totalnie zapomniałem o wiosce, nie? A w sumie każe młynarzom być... piekarzami, ale mamy no właśnie tylko jednego młynarza. Zróbmy sobie farmera. Cywil będzie farmerem i ty, panie, zostaniesz drugim piekarzem. Ale to musi się wyszkolić. Piekarz chleb. Tak, piekarz chleb. Czy tutaj wszystko działa w ogóle? O, masakra. Obuwie, obuwie, dobra, obuwie już mamy w cholerę pewnie. Z chlebem, dobra, z jedzeniem się wyrabiamy. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Ja bym sobie w sumie rozbudował to, co trzeba rozbudować jeszcze. Dobra, mamy piekarza, czyli tu mamy jakby ogarnięte. Gdzie jest Alibaba? Tutaj. No dobra, on tu będzie na razie u nas nocował. Odbiliśmy go niczym w ogóle masakra. Dachówka, ile mamy dachówek tutaj?
32, a cegieł 22, czyli jest to mniej więcej porówno. Kamienny blok, marmur, a ten robi ile? Blok marmuru, kamienny blok. Oj, patrzcie, on tego... nie blok marmuru, kamienny blok, bo już tego marmuru mam w cholerę. Dobra, ciebie też może gdzieś bliżej tutaj przydzielimy. Ja bym ciebie w sumie mógł przydzielić, kolego, gdzieś... No w sumie tu są najlepsze kamieniołomy, więc... Na sam początek może zrobię coś takiego, że każe mu zmienić produkcję na żelazo. Mamy tutaj góry żelazne, tutaj mamy też żelaza. Dobra, na długie miecze nam starczy, ale... panie zbieraczu drewna, czyli ty byś mógł... A ty kim byłeś? Ja nie mam pojęcia, co tu się dzieje w ogóle. I po tej stronie tam się już kończą niestety drzewa, więc ja chyba będę musiał zbierać grzyby. No tu już nie ma żadnych grzybów. No to może gdzieś tutaj tym razem. Tutaj jest pełno grzybów, dobra. Tutaj go przydzielimy. Teraz tak. Coś dalej, coś dalej, coś dalej. Ja nie chcę na razie ich... Dobra. Jestem w kropce troszeczkę, wiecie, tak troszeczkę nie wiem zbytnio co robić w tym momencie. Świątynia, może zróbmy świątynię. Niech już będzie, tutaj może gdzieś. Tutaj będzie i już, będzie dobre. Teraz tak. Obuwie, no dobra, mamy obuwie i mamy drewniane narzędzia. A jak tutaj wygląda sprawa z tymi narzędziami, czekajcie. No dobra, tutaj w miarę wszystko jest ogarnięte. Są koszary, ale... Wiecie co? Chyba jestem tak naprawdę pierwszy z kultysie w kropce. Niby jest coś do roboty, ale jakoś mam pustkę w głowie. No dobra, zbudujemy sobie tego browara. W sumie zbuduję sobie im, zapłacę, żeby tylko sprawdzić tak naprawdę, co się stanie. Miodosytnia. Miodosytnia najlepiej też zbudować gdzieś na... Przy magazynie najlepiej, tak, przy magazynie byłoby najlepiej, super. Mamy jeszcze studnię i pasiekę sobie wybudujemy, tylko to będzie troszeczkę... Oj, troszeczkę tutaj nie przemyślałem, dobra, mogłem to zrobić bardziej... tutaj, ale dobra, już postawię tutaj studnia. I studnia jeszcze jedna się przyda. Warsztat kowalski, no to dobra, będziemy budować jeszcze kowalski warsztat. Jest pełno tych warsztatów tutaj. Ja bym go zbudował tak mniej więcej na środku, czyli gdzieś tutaj może. Niech oni sobie go budują. Teraz tak, tragarz. Jeden. Tragarz drugi. Nie, to jest... Tragarz drugi, dobra. Pójdzie do pasieki jeden i pójdzie jeszcze do studni jeden, dobra. Nie, to jest pan robi obuwie. To może teraz zamień swoje... skórzany pancerz, rób super. Bo już mamy tych butów od cholery pewnie. Dobra. Tragarz. Może obydwoje niech zaczną robić pancerze, bo już mówię, tych butów mamy od cholery. Tutaj mamy ile obuwi? 100. Tutaj będzie ile? Tutaj nie ma w ogóle. Czy mam tutaj tragarzy? W ogóle nie. Tutaj w ogóle nie mam tragarzy. A tutaj ile mamy obuwi? Na razie nie ma nic. No dobra. Ja bym zrobił tak. Jeszcze trzech... dwóch miodowarów zrobię. Dwóch miodowarów, tak? Będą robić alkohol. Skoro... Muzułmanie lubią nasz kochany nordycki alkohol, to myślę, że im się jednak należy przed śmiercią, przynajmniej będzie mnie bolało, tak, jak to się mówi, alkohol, koi ból, coś w tym stylu, tak, alkohol, koi ból. Teraz tak, zróbmy sobie jeszcze trzech tragarzy, raz, dwa i trzy. Tylko teraz jeszcze trzeciego potrzebuję znaleźć, dobra. No oczywiście nic nie robią, bo... Jak mogliby coś robić, no w końcu to jest kulturę, tutaj się nie robi nic. Dobra, nie chcę wszystkich wiadomości, bo tutaj mi się spam zrobi, dobra, no kochani. Myślę, że to byłby najlepszy moment, żeby sobie po prostu w tym momencie zakończyć. Cóż, mam nadzieję, że ten odcinek z Kulturesa wam się podobał. Mam nadzieję, że będziecie czekać z niecierpliwością na kolejne odcinki z Kulturesa, jak i z innych serii na moim kanale. I mam nadzieję również, że będziecie również powracać do już poprzednich odcinków z Kulturesa, jak i z innych serii na moim kanale. Cóż mogę powiedzieć, ja był Renegat, do zobaczenia, trzymajcie się, całusy, pa pa!